Piątek mają sporo mniej, a piątek tym razem Azwalec Jutet na Katowie, więc na pewno będziemy tutaj świadkami otwarcia. Ben na razie jeszcze nie dołączył do żadnego rozdania, Schulz. A Jacek ma Kurdama nie w kolorze i zobaczymy, bo wydaje mi się, że duża szansa, że Jacek tutaj zagra za wszystko. Mając 15 blindów. I pytanie jest teraz następujące, czy Piotrek zdecyduje się na call? Wolałbym chyba, żeby nie sprawdził, mimo że ma niewiele do dołożenia. Bo to by znaczyło, że jeden Polak miałby tutaj szansę na odpaść z tego turnieju, ale... No Piotrek też musi podejmować decyzje dla siebie jak najlepsze, a Zwalet jest student tutaj bardzo mocną ręką, zwłaszcza na takim staku, aczkolwiek wydaje mi się, że ma tutaj szansę, że Piotrek to wyrzuci, bo... O, no właśnie, jednak nie, więc tutaj 61% przewagi dla Piotrka, 69% ma Jacek, więc zobaczymy, jak ten pojedynek między Polakami się zakończy. Pula 10 milionów. 61% przewagi dla Piotrka, zobaczymy. Myślę, że flop może tutaj już nam dużo wyjaśnić. Jednocześnie trzymamy kciuki za obu Polaków, może jakiś split na stole się pojawi i podzielam się tą pulą. As 10-6 jest dosyć dobrym flopem dla Piotrka, tutaj tylko walet w tym momencie i to jeden, bo jeden mniej, bo jeden ma Piotrek, trzy walety dają to głównie zwycięstwo. Bądź dzwonki mogłyby się otworzyć, a król tutaj troszeczkę pomaga, ale niewiele, bo tylko król bądź walet. Gdyby spadła dama, to z kolei Piotrek miałby streeta. I czwórka tutaj powoduje, że Piotrek co prawda wskakuje na bardzo dobry wynik, ale niestety Jacek Sujkowski po bardzo dobrej grze, delikatnym pechu, jak w tym rozdaniu właśnie z królami na Nio, który mógł wtedy odpaść, odpada na 8 miejscu. Gratulujemy, Jacek Sujkowski, 8 miejsce w main evencie festiwalu Sztostrz.